Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dziś przepis na przepyszną i bardzo prostą surówkę z kapusty pekińskiej. Składniki tradycyjnie zostawiam w opisie pod filmem, a teraz już zapraszam do oglądania. Zaczynam od przygotowania sobie wszystkich składników. Marchewkę obieram i ścieram na tarce na grubych oczkach. Następnie przygotowuję ogórki konserwowe, które kroję w drobną kosteczkę. Następna rzecz to kapusta pekińska. Połówkę takiej kapusty siekam dosyć drobno. Kapustę przekładam do miski i teraz dodaję resztę składników, czyli wcześniej startą marchewkę, do tego ogórki i odsączoną kukurydzę. Do tego sól, pieprz i ja dodaję jedną łyżkę majonezu i jedną łyżkę kwaśnej śmietany. Wszystko dokładnie mieszam, posypuję obficie świeżą natką pietruszki i gotowe. Przepyszna, domowa surówka, idealna do każdego obiadu. Polecam Wam serdecznie przepis, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!